Cześć wszystkim, z tej strony Gosia. I dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku analizy lifehacków ze strony 5 Minutes Crafts. Od jakiegoś czasu, słuchajcie, przeglądałam ich strony, żeby zebrać tą esencję przydatnych według twórców lifehacków. Także dzisiaj przeanalizujemy kilka z nich i może zacznę od lifehacku związanego ze strojem sportowym, ze stanikiem sportowym. Jak wiemy, stanik sportowy jest stworzony do tego, aby nam wszystko spłaszczyć, przycisnąć, żeby w razie biegania nic się nie trzęsło. To nie może wyglądać dobrze, to ma być funkcjonalne. Jednakże widać, nie wszystkim kobietom to pasuje. Wolą zamienić funkcjonalność w coś ładnego, czyli zmienić przeznaczenie stanika. Ze stanika sportowego chcą stworzyć stanik seksowny. Nie wiem wtedy tylko, czy on ma taką samą funkcję, bo już z tego filmiku wynika, że chyba nie. Sprawdźmy. Jest brzydki sportowy stanik, który ściska. Pani używa, co wygląda jak nić dentystyczna, ale może to po prostu być jakaś taka żyłka. Oczywiście w innym kolorze, bo nie może być dobrany ten sam. I pani sobie po prostu rozdziabuje je na boki, żeby wyglądały na rozdziabane, czyli seksowny przedziałek się zrobił, proszę bardzo. Wychodzą, bułeczki się zrobiły, już one same teraz wyłażą po bokach z każdej strony, więc kiedy zacznie biegać, to dopiero będzie wesoło. Zależy, co ona kombinuje. Na siłowni, przy mężczyznach, może to się sprawdzić, słuchajcie. No w życiu codziennym, kiedy jesteśmy po prostu zaaferowane sportem, nie sądzę. Kolejny lifehack jest to lifehack typu beauty hack i polega on na tym, aby w jak najprostszy sposób zrobić francuski manikir, czyli tą białą końcóweczkę. Ja patrzcie, nie ma kota, a to mój z głowy, taki krótki. Ja akurat sobie zrobiłam teraz paznokcie, więc nie będę wypróbowywać tej metody, ale dla wszystkich chętnych, proszę bardzo, co należy zrobić? Białym lakierem pomalować kawałek skóry i dziabać paluchy. Dziabiemy końcówkę paznokcia. Idealne. Powiem Wam, że ja kiedyś próbowałam robić francuski manikir, używając takich specjalnych papierowych naklejek, a i to nie było łatwe, żeby osiągnąć dobry cel. Dobry cel! A tutaj proszę, cel osiągamy, malując sobie kawałek skóry. Rewelacja. I tutaj kolejny hack beauty. Słuchajcie, w ogóle wstęp do tego filmiku mi się strasznie podoba, bo patrzcie. Pani maluje bardzo nieporadnie kocie oko, gorzej niż ja. I ona, tu najlepsze, ona maluje je nie patrząc w lusterko, zobaczyła dopiero na końcu swoje efekty i się zdziwiła. No powiem Wam, ja też nie umiem kociego oka, ale pomaga patrzenie w lusterka od samego początku, nie na końcu. Także to jest pierwszy punkt, który zawsze musimy przy kocim oku i przy każdym makijażu raczej robić. Lusterko. Na początku, nie na samym końcu. Ale słuchajcie, oni mają pomoc do tego, aby... właśnie nie wiem, czy to wtedy już z patrzeniem w lusterka, czy nie. Ale patrzcie. Ta pacynka do nakładania cieni do powiek. Wystarczy uciąć ją w trójkąt. Zapędzlować eyelinerem. A potem jednym gładkim ruchem... A, zamkniętymi oczami, widzicie? Też nie trzeba patrzeć w lusterko. Jednym gładkim ruchem sobie kocie oko perfekcyjne zrobi. Bardzo przydatne. Słuchajcie, kolejny hack jest dla pracowników poczty albo dla pracowników jakichś magazynów, którzy mają dostęp do folii bąbelkowej, ale nie takiej małej, to takie roly, rolki wielkiej folii bąbelkowej są niezbędne tutaj, gdyż, proszę bardzo, z wielkiego płata folii stworzymy, uwaga, zasłonę prysznicową. Słuchajcie, nie wiem, różne są gusta, może to i wygląda nie najgorzej, ale dlaczego mówię, że to musi być dla kogoś, kto pracuje w takim środowisku? Gdyż ja sprawdziłam w internecie, folia bąbelkowa, która ma wymiar 150 na 100 cm, czyli taka, która może być i tak trochę za mała na całą wannę, żeby zabezpieczyć przed bryzganiem wody, kosztuje 86 zł. Normalna zasłona średnio, też sprawdziłam, bo mówię, ceny polskie są mi obce, średnio kosztuje 34 zł. Więc, no nie wiem, ale i też z wyglądem tej folii przy prysznicu się tak trochę będę kłócić, ale o gustach się nie dyskutuje, natomiast dyskutuje się o cenach i nie wiem, czy to jest aż tak dobre cenowo, no ale
Hak jest, proszę bardzo, w 5 minut nawet. A tutaj przechodzimy do haków z tamponami. Ja wiem, że o tamponach i o podpaskach jest dużo haków, szczególnie na przetrwanie, bo one podobno się ten puch bardzo dobrze pali. Więc jako rozpałka można używać właśnie tamponów i podpasek, tych wnętrzności ichniejszych, tej waty. Ale tutaj mamy inne zastosowanie, które bardzo mnie ciekawi. Szczególnie patrzcie na to. Słoik. Dobrze. Olej do słoika. Dziurka w pokrywce i może niektórzy już będą wiedzieć, że przełożymy tampon, włożymy go do oleju i świeczka. Romantyczna świeczka na randkę. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, przychodzi facet, pierwsza wspólna randka w domu, to ta ważna, bo to wiecie, po tej domowej będą się działy rzeczy i taką świeczkę na stół, taki posiłek i świeczka z tamponem w środku. Ale to nie koniec, bo może być tak, słuchajcie, że ten facet przeboleje tego tampona. Coś pomyśli, no dobrze, kobieta odkrywcza, przeżyje pierwsza randka, dam jej szansę, porozmawiam delikatnie, a kobieta, fanka tamponów w użyciu wszechobecnym, słuchajcie, robi kolejny hak. Do każdego tampona z aplikatorem aplikuje kilka kropel olejków esencjonalnych i wrzuca je do męskich butów oraz do wszystkich gaci swojego partnera oraz do szafy. Daje jego koszulę do pracy, tak odziewa w te tampony, słuchajcie, no bo to daje ładny zapach, prawda? Zamiast co ona tam będzie lawendę w saszeczce kupować, skoro ona może tampon użyć. Mi się to właśnie tak skojarzyło właśnie, że ten chłop otwiera, a tam wszędzie te i te jego koszule z pracy. Ładnie będą pachnieć. No, z tamponami. Widział, co brał od początku. Świeczki już przyrobiła. To powinien się spodziewać. Niech nie wymyśla. Tutaj w tym haku bardziej zastanawia mnie podejście twórców do całej sytuacji. Tutaj z kolei chodzi o podpaski. I słuchajcie, pani najwyraźniej pracuje w biurze, gdzie jest wspólna toaleta dla mężczyzn i kobiet. No i ona ma okres. I patrzcie, wchodzi do tej toalety z okresem, pan czeka za nią kolejka, a ona wyjmuje podpaskę, która przy odklejaniu robi ten dźwięk podpaskowy. Facet oczywiście, on nic innego nie robi, stoi i podsłuchuje, bo dźwięki. To ona się wstydzi, bo jest dorosłą kobietą i trzeba się wstydzić otwierać podpaski w prywatnej toalecie, no i dlatego używa nożyczek do otwarcia podpasek. Powiem wam, że sam pomysł z nożyczkami też uważam za głupi, ale jeszcze głupsze to podejście, które daje się od razu, no najczęściej młodym ludziom, że facet, to Boże, podpaska dla faceta to tabu, że otwieranie podpaski też, jaki to ten dźwięk, to nie może tego nikt słyszeć. Akurat facet będzie wiedział, że to jest dźwięk podpaski i on już wie. Także głupoty, słuchajcie, głupoty i jeszcze większe głupoty są pokazane w filmiku kolejnym. Słuchajcie, tutaj ta sama pani, ona ma jakąś obsesję z podpaskami i z obawą, że ktoś ze współpracowników ją nakryje, że ma okres. No bo jak tak może być? Słuchajcie, w tym filmiku pani otwiera torebkę, z której wyskakują setki podpasek i tamponów. Pan oczywiście obrzydzony nowymi, nieużywanymi tamponami. I ona ma pomysł. Do zużytego Mentosa wsadza jednego tampona. I tutaj znowu następuje sytuacja. Pan przychodzi i zamiast setek różnych tamponów i podpasek wyskakuje ten jeden. Mentos. Także ona już nie potrzebuje 10, wystarczy jeden, ale ukryty. I pan wtedy nie jest obrzydzony. Nie wiem, dla kogo jest ten hak. Chyba dla osób, które mają jakieś zaburzenie, że po pierwsze każdy obserwuje, czy ona akurat nie jest miesiączkująca, że dla osób, które mają obawy, że mężczyzn ta normalna czynność obrzydza, to znaczy pewnie obrzydza, jakby mu to pokazać, wiesz, ściągnę gacie i patrz. To każdego, można nawet inną babkę obrzydzić. Ale normalny, dorosły mężczyzna również nie będzie obrzydzony faktem, że mu się gdzieś nówka tamponów wyskoczy. A pani przy okazji z 10 różnych podpasek zrezygnowała na tą jedną ukrytą w Mentosie. No bardzo interesujące. Czy praktyczne? Nie sądzę.
A tutaj proszę bardzo, znowu toaletniczo-fizjologiczna czynność i filmik. Pani poszła ściusiu. Lub też co innego postanowiła zrobić. W każdym razie poszła do toalety. I jak zobaczycie, tu toaleta zimna. Zimna toaleta. Pani niezadowolona. Zimna decha. I ona na tą dechę nakłada skarpetki. I teraz takie, jak widzicie tą deskę, takie deski z tą dziurą po środku są albo w toaletach publicznych, albo właśnie w pracowniczych. Ja nigdy nie widziałam, żeby ktoś w domu prywatnym miał taką dechę. Tak naprawdę większość ludzi nie wie, po co jest ta dziura, ja też nie wiem, więc one w domu są nieobecne. Więc pani nałożyła swoje skarpety na toaletę publiczną lub pracowniczą, gdzie wszyscy siadają. Teraz pytanie, czy ona te skarpetki weźmie i będzie je teraz używać? Czy w ogóle teraz te skarpety ona weźmie też, no musi do torebki i co zwinie i wypierze? Czy w ogóle wypierze? Tam nie tylko ona tam sika. Także jest to trochę obrzydzający hak. No ale przynajmniej jest ciepło w tyłek. No bo nie może być tak, że decha zimna, no. Ej, a pamiętacie, jak się w dzieciństwie wchodziło na przykład po tacie do ubikacji i była ciepła decha? To też obrzydzające. Ciepła decha. Słuchajcie, kolejny hak, on jest w internecie już od lat, ale dzisiaj postaram się go wykonać. Słuchajcie, będą to klapki. Kiedyś wykonywałam Lachesony według Five Minutes Crafts z jeansów, ze spodni jeansowych, a dokładniej z ich tylnych kieszeni. Dzisiaj będę wykonywać Lachesony z podpasek. Więc Five Minutes Crafts proponuje tutaj wersję podpaśniczą. Więc zobaczmy, pani na basenie zapomniała klapek, ale za to ma podpaski. To, co mnie też fascynuje, że pani ma przy okazji dwa rodzaje podpasek. Ze skrzydełkami i drugie takie grube bez skrzydełek. Pani jest zabezpieczona i ma aż cztery w sumie takie podpaski ze sobą na basen. Na basen nie tampony, podpaski. No ale wypróbuję, bo fascynuje. Ja mam tylko podpaski normalne, cienkie, ze skrzydełkami. Nie mam tych bez skrzydełek grubych, puchatych, więc moje kapcie nie będą aż takie przytulne. Mam też wkładkę, ale myślę, że wkładka może być za mała, więc no cóż, zmarnujmy, no. Nie powinnam tak marnować, bo akurat jestem w potrzebie, ale człowiek chce testu. A ja... Ach. Przecież jak ja to zerwę, to tu jest klejące. Czyli będzie mi się kleić do podłogi. Przy okazji wszystkie brudy nazbieram. No dobrze. Dobra, czekajcie. Przy okazji tylko powiem, że pani na filmie, nie chcę być złośliwa, ale nie miała zrobionego manikiry i te jej palce też wyglądały tak średnio, więc ja się swoimi nie... Słyszycie? To ten dźwięk, co ta na początku się wstydziła przy facecie. Tak, tego się wstydziła. O, rozklejania. Aha, dobra, to tu to. Znaczy, za mały trochę rozmiar. Tak mi tu pięta. Ja powinnam mieć te na noc. One są takie dłuższe, na większe spływy. Ale dobra, o, oceńmy. Ja już ocenię. Klejące. Czekajcie, zejdę na kanapę, na dywan, to wam pokażę. Patrzcie, po drodze nadepłam na swojego kapcia i się przykleił. Się klei. Nie, no powiem wam. O, klejące. Są takie podpaski, co od spodu może mają inne zabezpieczenie, się nie kleją, ale ogólnie głupi po. O, w słońcu. Głupi pomysł, bardzo głupi. Się wygło teraz. O, naprawiłam, dobrze. Spoczylas. Kolejny lifehack jest, no nie wiem, nie próbowałam, nie chcę tutaj narzekać, że jest głupi, bo może nie jest, ale sam pomysł wydaje mi się bardzo absurdalny. Słuchajcie, pani do podpaski, znowu mamy tutaj podpaski, którzy ci mężczyźni się brzydzą, prawda? Ona leje na tą podpaskę płyn micelarny.
I taką zamoczoną w tym płynie micelarnym zabiera ze sobą w podróż i wieczorem ona tym płynem z podpaski zmywa cały makijaż. Proszę bardzo. I to jej wystarcza, bo ona nie mogła zainwestować w chusteczki do demakijażu, ona sobie na podpaskę nalała. I wyobraźcie sobie teraz, jak ona się tak boi otwierać tą podpaskę, jak ona się boi, że mężczyzna zobaczy, to wyobraźcie sobie, jakby ją chłop zobaczył, że ona tą podpaską sobie zmywa. W ogóle koniec związku by był. Także no ogólnie nie sądzę, żeby to działało, szczególnie tak jak te które teraz użyłam, powiem wam, one chłoną w taki sposób, że tego płynu w ogóle nie ma. Ten płyn, on by tak się tam zamknął, żeby ona nie mogła sobie na tą twarz tego później wydobyć. Także chyba, że ma jakiś inny model podpaski, a to też trzeba testować. Ja nie wiem, głupi hak, głupi. A jeszcze dla faceta to obrzydzające by było. No i słuchajcie, już ostatni hak, to jest hak zimowy. Niedługo będzie zima, już pierwsze dni jesieni, w każdym razie ładnej, no, ale miejmy nadzieję, że ta zima nadejdzie i słuchajcie, to jest hak na zimną twarz. Słuchajcie, czasem tak jest, że no mamy czapkę, szalik, ale i tak w buzie zimno, te policzki takie zimne, no jest, jest. I tutaj Five Minutes Crafts oferuje haka. Pani marznie, oczywiście zima. Marznięcie. Proszę bardzo. Teraz włosy z tyłu w kiteczkę i druga część włosów z tyłu w kiteczkę z przodu i to wszystko. Proszę bardzo. Ale nie, jeszcze raz popatrzę, tak? I do tego kurtka, ta ciepło. No i jeszcze sobie zrobiła tak, że poliki nie marzną. No, dobry hak. Pozdrawiam was ciepło, przesyłam buziaki, całusy, uściski, życzę udanego tygodnia, my zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo. Wytrzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa!